Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest nowa pogadanka, jaką mamy. I dziś ze mną jest specjalny gość, jeszcze go nie było na kanale, więc przedstaw się. Witam serdecznie, jestem Gnidel i również jestem z branży nagrywania sonicowych filmików na YouTubie. Bardzo miło mi w końcu znaleźć się na ramach tego kanału. No więc w sumie miałem powiedzieć, że z czym do nas przyszedłeś, co robisz i tak dalej, ale już to powiedziałeś, więc mi zabrałeś linię. Więc tak, dzisiejszym naszym tematem pogadanki, co nie jest w sumie dla moich pogadanek trochę takie typowe, czyli będziemy robić, jak to można powiedzieć po polsku? Plotkowanie, przewidywanie, coś w tym stylu chyba. Wróżby? Tak, wróżby. Będę ci wróżył z rąk. Będziemy, jakby to można powiedzieć, no przepowiadać, co może się pojawić na... spekulować, właśnie, to jest dobre słowo. Dobre słowo. Będziemy spekulować, co się pojawi, co może być w tym roku dla Sonica, a tym bardziej na panelu SXSW, jaki ma być, kiedy to ma być? 16 marca, czyli naprawdę za niedługo. No i w sumie, może zacznijmy od ciebie, może zacznijmy najpierw od tego, co na 100% nie będzie. Na 100% nie będzie? Przypuszczam, że na 100% nie będzie niczego związanego z grami. Nie widzę tutaj za bardzo żadnych osób właśnie związanych z grami, poza Takashim Izuką. Tak, pozostałe osoby, które widzę, że tutaj mają wystąpić na tym panelu, Jasmine Hernandez, Tyson Hess, Austin Keys, to bardziej związane z innymi mediami, a nie z grami. No i jeszcze jest Aaron Weber, który tak z obowiązku... No wiadomo. A ty co myślisz, czego na 100% nie będzie? No więc, jak to dobrze wspomniałeś, no tak naprawdę nikogo poza Izuką nie ma tutaj... pewnie będzie panel o Green Horizon. Już się boję. Nie ma tutaj tak naprawdę nikogo związanego z grami poza Izuką, chociaż Izuka nie jest tutaj dobrym też powiedzeniem, że on jest też z gier tylko, gdyż on tak naprawdę wszystkim się zajmuje co do Sonica. I tak, ja też sądzę, że właśnie nie będzie żadnej gry głównej. To trzeba zaznaczyć, nie będzie żadnej gry głównej od Sonic Teamu przynajmniej. Ale do tego, dlaczego tak sądzę, przejdziemy później w materiale, co też jest ciekawa rzecz. Ja bym po prostu przeszedł, co poszczególne osoby tak naprawdę mają wspólnego z Sonikiem, żeby po prostu dać tutaj obraz ludziom, którzy się tym po prostu nie interesują. Więc zacznijmy może od naszej kochanej Jasmine. Czyli która się związanej z Sonikiem. Pojawia, która się najczęściej... Możecie ją znać z tego, że pojawia się na livestreamach Sonika na oficjalnym kanale, gdzie zwykle najpierw promowała nowe odcinki Sonic Boom, a kiedy drugi sezon Sonic Boom się skończył, po prostu w sumie to uczy hiszpańskiego i maluje Soniki. I to lalki. Nie, lalki. Tak. Nie wspominajmy o tym. Spokojnie. Żadna klątwa na nas nie przejdzie. Nie byłbym tego taki pewien. Więc no, najpierw po prostu przez wszystkich przejdziemy, a później będziemy spekulować. Tyson Hess. No w sumie można powiedzieć, że on jest trochę związany z grami, a konkretnie on tworzył animacje do Sonic Mania, ale on również rysuje komiksy. Te nowe komiksy od IDW będzie rysował. Również wcześniej rysował te od Archie, ale ich już nie ma, to tam się nie liczą. Znaczy trochę się liczą, no bądź Tyson cały jakiś, że tak to nazwę, sezon rysował. Najpierw komiksy Archie, później miał swój, że tak powiem, własny komiks, który rysował Sonic Mega Drive, który w sumie okazały się chyba tylko dwa numery i trzeci został skancelowany, gdyż Archie już straciło prawa do Sonica. Bezczelnie zakończyli cliffhangerem. Co? Bezczelnie zakończyli cliffhangerem. Tak jakby miała być trzecia część, a jej nie ma.
Tak, no, przypomina mi to sprawę z lat 90. Hashtag SatAM. Dokładnie ten sam błąd. I też po drugim sezonie tak skończyli. Ale zakładam, że może kiedyś Tyson po prostu wyda jakiś ten komiks czy coś, nie wiem, albo przypadkowo wypłynie do internetów. Ostatnio się to często zdarza. Zresztą ma prawo rysować sobie fanfiki, jak każdy zwykły, normalny człowiek. No, normalny człowiek i fanfiki nie często chodzą ze sobą w parze. Nie chodzą takie detale. No, w każdym razie Tyson też, no jak dobrze, jak wiem, wspomniał, rysował... najbardziej go teraz znają ludzie z tego, że rysował intro do Sonic Mania. I w tym roku jeszcze chyba nie wydali tych komiksów, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak, tylko zapowiedzieli. Będzie rysował komiksy, już rysuje, bo już jest chyba 5 numerów gotowych do wydruku. Od IDW, które mają być nowe komiksy. I też kiedyś rysował śmieszne Sonicowe komiksy. Nie będę tutaj, przynajmniej ja, pokazywał tego, bo family friendly te sprawy. Ale jak ktoś zna różne chore komiksy Sonika, najprawdopodobniej spotkał się i z tym. To już chyba lepiej nie będę wspominał nazwy, żeby ludzie przypadkiem tego nie wyszukali, jak mówisz, family friendly. Sonic Miss Adventures. No to widzę, że już nie muszę wspominać. Ej, ja tylko nie mogę tego pokazywać. Ale wspominać można. Izukę na razie ominiemy. Austin Keys. Austin Keys, zakładam, że bardzo mało ludzi wie, kto to jest. Gdyż jest on tak naprawdę od Sega w Japonii. Tak jak tutaj wszyscy praktycznie wspomnieni byli razem z Aaronem z Sega amerykańskiej. On jest właśnie jako jedyny z japońskiej Segi. Zwykle na konwentach robi za tłumacza, ale też ogólnie jest menadżerem produktu dla Sonika. Tutaj ma nawet w opisie, że jest menadżerem produktu zachodnich ekip. Na przykład był wspomniany w napisach końcowych do Mani, więc jeszcze do tego był w napisach od Sonic Boom, czyli tej serii telewizyjnej. Więc myślę, że on może być tak bardziej odpowiedzialny za jakieś produkty nie tworzone przez Sonic Team, tylko przez jakieś zachodnie ekipy. Tak jak mówiłeś, że na pewno nie będzie to niczego z Sonic Team, więc może, no nie wiem, nawet coś na telefony może być, chociaż to bardziej z tego turo by się zajmowało. Hardline na przykład? Hardline właśnie. Właśnie nikogo nie ma z Hardline, więc raczej nie sądzę, że coś mobilnego będzie, jak na przykład na Anniversary Party, gdzie zapowiedzieli klasyk Sonica do Sonic Dash i Green Hill Zone, chłe. No i gwiazda całej intrygi Aaron Weber, głowa całego PR-u Sonica, odpowiedzialny m.in. za memy na sonicowym Twitterze i sonicowym Facebooku. No i też prowadzi kanał Sonica i livestreamy, między innymi. I Aaron jest dosyć dużym tutaj gwoździem do trumny dla pewnych fanowskich przepowiedzi, plotkowania o tym, co będzie pokazane i co jest w tym, co miałoby niby być w tym roku dane nam z gier. Między innymi powiedział, kompletnie zniszczył plotki na temat remake'u Sonic Heroes i... Trójki All-Stars Racing. Tak, i że Sumo Digital pracuje nad All-Stars 3. No i... Takashi Iizuka. Ludzie, człowiek, który dostaje... Osobiście według mnie, to jest taka moja personalna opinia, za dużo hejtu ostatnio, kompletnie za nic. Fakt faktem, że chciał klasyczne zone w Mani, ale jeśli dobrze mi wiadomo, nie powiedział, żeby tyle ich było, ile dostaliśmy finalnie, więc no to tak tylko powiem.
z mojej perspektywy, tak jak to widzę, to ja go widzę bardziej jako takiego biznesmena, że on bardziej zarządza budżetem, ile kasy idzie dla danej firmy, znaczy dla danego zespołu, co tutaj idzie dla Sleep Team, co idzie tutaj dla Mani. I przypuszczam, że te stare strefy to raczej były związane bardziej z wydatkami niż z wizją artystyczną. Też tak zakładam. No, tak naprawdę Izuka, poza właśnie tymi biznesowymi rzeczami, to on tylko daje pomysły tak naprawdę na dla gry Sonika i to nie jest tak, że o, albo spełnicie mój pomysł, albo wylatujecie z roboty. Nie, to tak nie wygląda w Sedze. Jeśli on chyba daje dosyć dużo swobody z tego, co widzę. Że sporo, jak gra wyjdzie, zależy od pozostałych członków. Izuka to właściwie tylko tak niewielki wpływ. Izuka tak naprawdę, to od razu muszę powiedzieć, że jeśli myślicie, że wina Izuki to był, dlaczego Forces jest takie, jakie jest, a nie na przykład to nie jest Unleashed 2.0 praktycznie, to nie jest wina Izuki. To jest wina level designerów, nie wiem, kto tam mógł być jeszcze, programistów. Programiści moim zdaniem kawał dobrej roboty zrobili w Forces. No tak, według mnie Forces to jest bardzo dobra gra, ale po prostu dużo ludzi po prostu hejtuje Forces i tak tylko muszę zaznaczyć, że nie obwiniajcie Izuki, bo Izuka nie siedzi w piwnicy i nie robi sam całych gier Sonika. To tak nie wygląda. No akurat ja robił poziomy do Sonic Heroes i był mocno zaangażowany w Sonic Knuckles, więc w przypadku tych dwóch gier można powiedzieć, że siedział w piwnicy. Chociaż tak naprawdę no, raczej nie słyszę, żeby ktoś narzekał na Sonic Free and Knuckles, jeśli mam być szczery. No właśnie. A Sonic Heroes to jest mieszana dawka wszystkiego, więc na tym nie skupiajmy się może. I tak, wcześniej na SXSW na zeszłorocznym, w 2017 edycji zapowiedzieli? Przedstawili nam dokładnie Sonic Forces. To jest dzień, w którym Sonic Forces przestało być Project Sonic 2017, a stało się właśnie Sonic Forces. Wtedy też pierwszy gameplay został pokazany. Muzyka... No ogólnie muzyka... No, Fist Bump został pokazany. Albo usłyszany, może tak lepiej. A w 2016 w sumie to nie jestem do końca pewien, nie pamiętam już dokładnie tego, ale wydaje mi się, że zhintowali trochę na Anniversary Party? Się wydaje, nie pamiętam dokładnie tego z 2016, może to coś... Niestety też już nie pamiętam. 2016 to... Pamiętam, że jedyna gra, która wyszła, to Sonic Boom Fire and Ice, z takich bardziej platformowych z serii Sonic. No to znaczy tak. Ale co do zapowiedzi, to nie mam pojęcia. SXSW sądzę, że chyba coś mówili właśnie o Anniversary Party, ale nie jestem pewien. Nie wiem, w każdym razie to jest... skupiajmy się na tym, że na 2017 było coś tak w sumie wielkiego dla takiej małej imprezy, jak po prostu potwierdzenie Sonic Forces. Moment, ale to Anniversary Party przypadkiem nie ogłosili Sonic Forces i Mani? To znaczy na Anniversary Party ogłosili Manię i ogłosili Project Sonic 2017. Na SXSW pokazali już gameplay i tytuł przedstawili. Więc to jest troszeczkę duże na tak małą imprezę w sumie. Zresztą może być bardziej kwestia tego, że to po prostu jest dosyć wcześnie w ciągu roku, więc jak chcą coś wydać pod koniec, tak przed świętami, tak na przykład było w przypadku Sonic Forces, no to wtedy tak czasowo w sam raz wychodzi. Racja. Więc no, powiedzieliśmy, czego nie będzie i oczywiście są też miliony plotek, co będzie i nie będę się raczej w nich Nie będziemy tutaj raczej w nich niedużo wchodzić, bo bądź co bądź, no jakby tak Aaron wszystko nam zabrał i nie możemy o niczym gadać tak naprawdę. Tak popsuł zabawę. Psuję, no. Chociaż omówić te plotki w sumie nie zaszkodziłoby, tak na dobrą sprawę.
Więc nie wiem, chciałbyś ją omówić w sumie tak naprawdę? Plotka z Sonic All-Stars Racing 3 miała pewne podstawy, dlatego że Sumo Digital szukało ludzi do pracy i ogłaszali tam, że szukają ludzi do projektu, w którym będą robić grę z kartami i że na podstawie długo znanej serii. No i Sonic tam idealnie pasował. I teraz po tym jak... Sumo Digital wydało All-Stars 1, All-Stars 2, Transformed, więc to jest bardzo dobra podstawa na to, że pewnie robią All-Stars 3. I teraz ludzie spekulują, że to nie był Sonic, tylko Kraw. To też jest możliwe, biorąc pod uwagę, że Activision mówiło, że w 2019 mają też nowe gry Crasha wydawać i tak dalej. Więc to też nie jest takie złe do spekulowania, że po prostu zgubiłem się. Że Sumo Digital w sumie nie robi All-Stars 3, ale jednak są dalsze plotki, że jednak jakaś gra jest z wyścigowa Sonikiem. Bo tam sklepy jakieś z zabawkami potwierdziły, no tak, robimy jakieś tam zabawki wyścigowe z Sonika, bo jest jakaś nowa gra w produkcji. No też słyszałem plotki, że kolejny All-Stars Racing, tylko bez All-Stars. Sam Sonic i postacie z Sonika. Tak, i właśnie punkt w tym, że sam Sonic i tylko postacie Sonika napędzają we mnie myśl, chociaż nienawidzę tej serii, nie chciałbym, żeby ona powróciła w jakikolwiek sposób, że to może być Sonic Riders 4. Ach, już się boję. Jedynkę i dwójkę lubię głównie ze względu na fabułę. Pod względem mechaniki mają trochę problemów, tak to mówimy. Ale biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej fabuła na pewno nie będzie mniej więcej taka jak za czasów Adventure, czyli tak jak... No w sumie to było trochę już po Adventure. Pierwszy raz to jest 2006. No to jeszcze są gry z tamtej epoki, z tamtym stylem prowadzenia fabuły. A teraz już jest troszkę inaczej, nawet pomimo tego, że Sonic Forces troszkę do tego wróciło, ale tylko troszkę. No, zdecydowanie. Ale jednak ten news jest bardzo jakoś tak grając ze sobą. No, niby jest ta jakaś gra w produkcji, jest niby, że tylko w postaci Sonika. Nie mieliśmy tak naprawdę gry wyścigowej z Sonika All-Stars, zostało kiedy? W 2011, chyba coś w tym stylu, czy tam 12. Chyba na siłę wciśniemy Sonic Forces Speed Battle, który został przemianowany na Dash 3. Nie jest to tak jakby, że gra wyścigowa to jest po prostu port, jak sama nazwa wskazuje, no Dash 3 to jest dokładnie to samo, tylko minus nieskończone bieganie. Więc to jest naprawdę dziwne, no nie mieliśmy długo gry wyścigowej Sonika i po tak długiej przerwie sądzę, że pasowałoby, biorąc pod uwagę, że teraz nie dostaniemy żadnej prawdopodobnie nowej gry Sonika przez jakiś rok, dwa może nawet, chociaż nie sądzę, że rok, ale do tego jeszcze dojdziemy, więc w sumie nie zdziwiłbym się, jakbym zobaczył na półce albo no w newsach, że Sonic Riders 4 jest zapowiedziane jednak. Według mnie to też jest bardzo prawdopodobne, głównie ze względu na to, że na Switchu nie ma nowego Mario Kart. Jest jedynie 8 Deluxe? Tak, port z Wii. No właśnie, czyli to właściwie jest niemal ta sama gra, tylko ulepszona. I przypuszczam, że na przykład w przypadku All-Star Sessions Transform też celowali, żeby wyrobić się przed Mario Kartem. Chcieli po prostu załapać część tego młodego rynku, który wtedy myśleli, że jeszcze będzie eksplodował. A przynajmniej na innych konsolach się to robi. No jednak tak, chociaż z drugiej strony ludzie myślą, że też będzie Sonic and All-Stars Racing Deluxe, Transform Deluxe, ale fajnie, na Switch. Na konsolach nowej generacji, ale fajnie. A i na pewno tego nie będzie. Też wątpię.
Biorąc pod uwagę, że jest nawet na PC Sonic and All-Stars Racing Transformed, to kompletnie nie wierzę w to, że mieliby wydawać odświeżony port. A trochę głupio by było, gdyby kazali ściągać kasę jeszcze raz za ulepszoną wersję i tam różnica byłaby, no nie wiem, jedna trasa, dwie postacie. Nintendo. No nie chcę wskazywać palcami. No, nie chcę wskazywać palcami, ja nazwisk nie wymieniam. Ja jestem spokojny chłopak, ja tu nie wymieniam nazw firm. I oczywiście pojawiła się też inna plotka, o której już tu wspominaliśmy, a propos pana Webera, o remake'u Sonic Heroes z wszystkich rzeczy, ze wszystkich gier w sumie. Widzę tutaj dwie podstawy dla tej plotki. Po pierwsze Sonic Forces i jego tryb, w którym gramy jednocześnie Sonikiem i własną postacią. Można się tak płynnie przełączać. To bardzo podobna mechanika do tego, co było w Sonic Heroes. A drugi powód... Sonic Heroes się naprawdę nieźle sprzedał, więc remake prawdopodobnie też by się nieźle sprzedał. Szczerze powiedziawszy, nie sądzę, że sprzedaż jest jakimkolwiek dobrym tu stwierdzeniem na to, czy Sonic Heroes dobrze by się sprzedało jako remake, czy nie. Dlatego, że Sonic Heroes było pierwszą grą Sonica, jaka nie była na platformę Sega, więc po prostu jak się pojawiło cokolwiek, co nie było ekskluzywne tylko dla tej jednej platformy, tylko na popularne PS2, no już nawet na tego Xboxa, GameCube'a, PC nawet, to po prostu Sonic Heroes tylko właśnie dlatego sprzedał się jak świeże bułeczki. Co nie zmienia faktu, że inwestorzy oraz ci tam wyżej postawieni w serce mogliby pomyśleć, skoro to się sprzedało, to mogłoby się sprzedać teraz, nie biorąc pod uwagę właśnie tych okoliczności, o których mówisz. No właśnie rację, no i szczerze powiedziawszy, za pierwszym razem, jak to zobaczyłem, to miałem takie, co, ale dlaczego Heroes? To jest taka najbardziej z dupy gra, jaka można by powiedzieć, o, zróbmy remake, podczas gdy ludzie proszą o remake'i Adventure 1, Adventure 2, Unleashed, Colors, nawet tam słyszałem, nie wiem czego jeszcze sobie wolno, ale no nawet na pewno klasycznych gier. A, 06 to po prostu by... Ludzie chcą, żeby wzięli pomysł i zrobili go inaczej. Ale no, w każdym razie... Za pierwszym razem sądziłem, że to kompletnie takie... Co Sega ćpała aktualnie? Ale jak się nad tym zastanowić tak naprawdę, to... Heroes to jest taka najmniej możliwa gra, żeby coś schrzanić podczas robienia takiego remake'u. Racja, właściwie to jedyne co by mogli, to fizykę, która i tak już w Heroes też była schrzaniona. No właśnie, więc po prostu Heroes to jest taka bezpieczna gra, w której jakby coś było nie tak jak w oryginale, ale w sensie nie tak bardzo podobne do oryginału, ludzie by nie robili o to wielkiej high, podczas gdy Adventure 1, Adventure 2, Boże drogi, jakby coś tam było źle, o ja pierdzielę. A byłoby źle? Jakby coś się tam nie tak pojawiło, to ja po prostu... Mnie by aż było szkoda Sega. I przypuszczam, że nawet jakby zrobili zbyt wiernie, to byłoby źle. Dokładnie. Jakby zrobili za dobrze, byłoby źle. Jakby zrobili za źle, to byłoby jeszcze gorzej. A później by byłoby, że te gry nigdy nie były dobre, Sonic nigdy nie działał w trójwymiarze. Dajcie manie. A to już jest od Forces, proszę pana, to już jest od Forces. Więc to nie jest dobry temat, ale no po prostu no... Heroes działałoby, ale no jak już mówiliśmy, to nie jest prawda, tak samo jak z All-Stars 3. Aaron to potwierdził, że to nie jest fakt i jeśli wchodzicie na 4chana czy Reddita, nie wierzyłbym raczej we wszystko, co tam jest na waszym miejscu. Ale też się zdawało takie prawdziwe. I no, Sonic Boom, prawdziwe. I Forces wyciekło właśnie na 4chanie. No ale kto by tam uwierzył w plotkę, co tam gada, że własną postać będzie można robić.
I jeszcze do tego kasa przesonik. Uwielbiam po prostu, jak nikt nie wierzył w to, że będzie custom hero. Mi się wydawało to dosyć prawdopodobne. Głównie względu na taką asymetrię podczas tego traileru, że wyglądało, jakby jeszcze ktoś tam miał być z boku. No właśnie, duża część osób to wypominało, że to tak trochę z dupy, że tam jest miejsce na jeszcze jedną postać, ale nie, no co ty człowieku, to przecież tak zrobili specjalnie, żeby ładnie wyglądało i w ogóle. Co ty gadasz, nie będzie żadnej trzeciej postaci. A tu nie spodziewałem. A co takiego bała? Jednak jeśli chodzi o remake Heroes, to prędzej spodziewamy się po prostu portu. Bo na przykład nie ma wersji na Steama, nie ma na żadnych nowych konsolach. Najwyżej możemy, no nie wiem, PlayStation 3 policzyć. A tak naprawdę na PS3 to nie jest port, tylko emulacja zwykła PS2. To raczej nie można liczyć. Chociaż z drugiej strony Xbox One ma kompatybilność wsteczną i chyba bodajże też można pobierać gry cyfrowo, ale nie jestem do końca pewien. Więc Heroes by się tam dało radę. PS4 też ma możliwość emulacji PS2. Jedno co tak naprawdę, jeśli naprawdę na Virtual Console na Switchu miałoby być też emulacja GameCube, to też może tam być port Heroes. Znaczy port, to jest emulacja, no dobra. Tak naprawdę jedno co by zostawało, to Steam. Więc Heroes mogłoby być zostać rewydane. To jest taka jedna gra w sumie Sonika, jak na razie, poza w sumie Unleashed, na co ludzie tak bardzo chcą, która nie dostała, przynajmniej z Adventure, wydania. Takiego na Steam przynajmniej. Jeszcze oczywiście Shadow the Hedgehog, ale oczywiście jestem jedyną osobą, która lubi tą grę i wcale nikt nie dostanie mi portu. Ale ja jestem zagorzałym fanem tej gry. No to tutaj wygrywasz. Na Shadowa jest zdecydowanie praktycznie zerowy market. Z drugiej strony zerowy też wydatek. Co to za problem wziąć renderwera, lekko go przerobić, albo pogadać z Rockstarem, żeby te zmiany w renderwerze, co tam zrobili na potrzeby portów androidowych serii GTA. Tak naprawdę to renderware też może być dużym problemem, bo bądź licencja już na to wygasła im. Sadzę, więc musieliby znowu płacić renderware za to, że mogą wydać z powrotem i Shadowa, i Heroes. Więc tu też widzę to, dlaczego mogłoby nie wypalić. I też dodatkowo, że Shadow od początku nie miał żadnego, nawet nie myśleli o tym, żeby sportować Shadowa na PC. Chociaż z drugiej strony jest port Xboxowy, który tak naprawdę Xbox to był bardzo tani PC, tak na dobrą sprawę, więc to by jakoś mogło zadziałać, ale nie jestem do końca przekonany, żeby po prostu o tak wielki krok poszli. Nie jestem pewien. Może gdyby się lepiej sprzedała, ale w ogóle to były takie czasy, że granie na PC umierało, wszystko wychodziło na konsole, coraz więcej ekskluzywów konsolowych. I dopiero jak się Steam rozkręcił, to dopiero zaczęły gry wracać na PC-ty, więc nie byłbym zdziwiony. To była po prostu kwestia rynkowa. No dokładnie, no. Jeśli dobrze plotki, bo czytałem trochę o tym wydaniu Heroes, że Heroes właśnie najsłabiej sprzedawało się na PC-tach, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to było też takim dodatkowym, jakby nazwać, lampką w głowie, że on może jednak się nie opłaca po prostu robić tego na PC. Zrobimy po prostu porty na wersję na konsolę i tyle. Co z tego, że tylko 3 z 2 tak naprawdę są warte ogrania wersje. Naprawdę ludzie, może i gram i let's play mój był z Shadowa na PS2, który niestety już zniknął, ale nie grajcie na PS2 w Shadowa. Też zrobiłem ten błąd i szczerze fałuję. Grajcie na GameCube, grajcie na Xboxie, ale na PS2 tylko chyba z ciekawości polecam zagrać to. No ja zagrałem tylko dlatego, że to była najtańsza z dostępnych wersji. Już wiem dlaczego. No. W każdym razie teraz raczej
możemy pogadać o tym, co najprawdopodobniej powiedzą. Najprawdopodobniej trzeci sezon Sonic Boom. Dokładnie o tym chciałem od razu zacząć, biorąc pod uwagę, że Jasmine tak naprawdę jest tak z dupy, bo nigdzie się wcześniej nie pojawiała. Podczas jak leciał pierwszy sezon Boom, nie pojawiła się na SXSW, na początku roku już sezon drugi się zaczął? Chyba nie jestem pewien. W każdym razie, nie była na żadnym panelu SXSW, a tu sezon drugi Boom się skończył. Nie wiemy nic o sezonie trzecim. I nagle Jasmine jest tutaj na panelu, która jest odpowiedzialna za rzeczy filmowe. Moim zdaniem sezon trzeci był bardziej prawdopodobny od sezonu drugiego. Bo zobacz, jak się skończy sezon pierwszy. Że w ogóle się nabijali z małego budżetu i takich tam, że przy takim budżecie prawdopodobnie drugiego sezonu nie będzie. Podczas gdy jak się skończył drugi sezon, to Eggman wspominał, zawsze będzie kolejny sezon. Już niemal wtedy było to zapowiedziane, ale możliwe też, że tylko tak kusili. Jak zwykle po drugim sezonie koniec. Tak jak to było z Satyjem. Chociaż Sonic X przeszło poza drugi sezon. Ale w Japonii już nie chcieli emitować. No to też prawda w sumie. Więc na 100% powiedzą o trzecim sezonie Boom, bo Boom jest cholernie popularny jako serial. Może i gry, co ludzie mieszają z botem tak naprawdę. Chociaż Fire and Ice, wszyscy raczej mówią, że jest w miarę dobre. Jestem jedną z tych osób, które tak powie. Niewiele osób zna tą grę i bardzo szkoda. Moja bardzo powodna platforma. Tak, może nie jest takim typowym Sonikiem, ale zdecydowanie jest... To nie jest Rise of Lyric. O, może tak po prostu powiedzmy. Dokładnie. Chociaż moim zdaniem ma te sonikowate elementy, szybkość, platformowanie, bossy też ma całkiem fajne. Fabuła też jest nawet okej. No niby tak, ale no... Typowy, no wiesz, nie jest. Fizyki nie ma. Ludzie tu się... Nie można raczej się spodziewać od tego gameplayu w stylu, no nie wiem, Sonic Rush, powiedzmy. No. Ale na pewno nie będzie kolejnej gry Boom, bo się zbyt słabo sprzedała. No, zdecydowanie. Chociaż bardzo bym chciał, żeby na przykład powstała jakaś nowa gra 3D Boom. Chociażby nawet wznowili to Sonic Synergy, ale wiem, że po prostu się nie stanie, bo wszyscy już tak zhejtowali gry, tak się do dupy sprzedały, że odcięli chyba kompletnie od gier Booma wszystko. To byłoby ekonomiczne samobójstwo. Ja słyszałem też plotki, że miał być w Sonic Forces, a potem wycięli i zrobili własną postać z jakiegoś prototypu tylko dlatego, żeby ten hack był zachowany. Mieli już gotowy poziom. Właśnie niby to jest taka plotka, bo Custom Hero bądź bardzo podobny jest do Boom Sonica, między innymi przez to, że buzia jest na środku, że no właśnie ten hack i że nie ma boostu. Ale z wywiadów wynika to, że Boom Sonic nigdy nie był planowany i od początku gra się praktycznie opierała na tym, że ma być Custom Hero, nawet do tego stopnia, że chcieli, by Custom Hero był główną postacią gry, ale no... Skończyło się na tym, że jest to Sonic. Chociaż zniknął niby na 3 miesiące, czy tam na coś. No, cześć. I był torturowany, a potem był w porządku. Tak. Jedne co był to związany. Nawet nie, tylko kajdanki miał. Chodzić mógł sobie swobodnie. No właśnie, postać, która ma niesamowitą szybkość. Co zrobisz? Założysz jej kajdanki na ręce. A no nogi już nie. A no nogi już nie, no. Chociażby nie wiem. Ja na miejscu Eggmana bym mu zalał po prostu nogi cementem, no halo, no. To było, chyba że Eggman nie ma aż takiej porządnej technologii dostępu. Rzeczywiście. I oczywiście nie można też wspomnieć o tym panelu, nie wspominając o tym, że nie tak dawno film Sonica dostał datę premiery. A kiedy? Będę słyszałem? 15 listopada, czy coś w tym stylu? Nie pamiętam. Czyżby też aż sprawdzę, są mówi.
każdym razie gdzieś koło listopada. I no. O, w przyszłym roku. No w przyszłym roku, no to tak, ale no. To chyba był bodajże, no 15 listopada, dobrze mówiłem. Albo 25, już nie pamiętam, ale no, nieważne. W każdym razie, no, jak nie na następnym SXSW, to przynajmniej na tym coś wspomną o tym filmie. Jakiś teaser, trailer, czy coś w tym stylu. Dużo ludzi mówi, że to się nie stanie, bądź co bądź, bo jest za wcześnie. No, jeszcze praktycznie półtorej roku jest do premiery filmu. Ja też. Ale ja sądzę, że jednak choć troszeczkę mogą wspomnieć, na przykład chociażby, nie wiem, tytuł, jak to na przykład było z Sonic Forces. Ja akurat też myślę, że tutaj niczego nie będzie, po prostu brak osób z tym związanych. Najwyżej może Austin Keys. Może miałby jakiś z tym związek. Ale to już trochę na Jasmine jest. Też może mieć z tym związek, bo ona pracowała nad filmami i nad kreskówkami różnymi. No to nie jest argument za tym, że mogliby coś powiedzieć o tym filmie. No, chociaż może by tak nawet, no wiesz, no niby wszystkie te strony z newsami mówią o tym, więc może po prostu powiedzą o dacie premiery oficjalnie kompletnie? Wobec co bądź na livestreamach też o tym powiedzieli, ale nie wszyscy oglądają livestreamy, więc może coś o tym też powiedzą. Sądzę, że troszeczkę o filmie usłyszymy, ale nie jakoś super duper dużo informacji. Na pewno powtórzą. Tylko nie wiadomo, czy coś rozszerzą. Nie sądzę, że raczej dużo rozświeżą. No, mówię, co najmniej spodziewam się tytułu. Chociaż to też nie jest pewne, ale no, jak dla mnie tytuł raczej jest można zapowiedzieć. I najbardziej chyba tutaj zastanawiającą postacią jest Tyson Hesse, tak naprawdę. Co on tu ma robić, skoro no, mania jest skończona, nic nie robił dalej. Co inne to tak naprawdę może powiedzieć o komiksach, ale wszystko tak naprawdę o komiksach jest mówione na social media IDW. Co nie oznacza, więc że co on tu niby ma robić? Nie każdy tam to śledzi, więc może to po prostu być powtarzanie starych informacji w szerszym gronie. Ludzie tutaj przyjdą, żeby się dowiedzieć, czy jakieś nowe gry, czy może jakieś filmy, a tutaj powiedzą o komiksach i można je sprzedawać. Więcej zarobić, jak się ludzie dowiedzą. W sumie Tyson ostatnio na jakimś evencie, nie pamiętam co to było tak naprawdę, ale w każdym razie gdzieś tam rozdawał takie zapowiedzi, w sensie takie mini plakaty, karty chyba nawet, coś, nie wiem, w każdym razie rozdawał taki teaser, można by powiedzieć, dla komiksów ze swoją grafiką, no więc może po prostu mają go tam tylko po to, żeby to też rozdawał i dał autografy przy okazji, no nie wiem. No też jest ostatnio znaną osobą właśnie przez Mario. Ale z Mani pewnie nic czego nie będzie. Nie ma nic dla tych... O właśnie, właśnie, w sumie dobrze, że mi przypomniałeś, że wspominamy o Mani. Jak mało dużo osób... Mało osób wie, jest pewna strona, która pokazuje, jakie rzeczy zostają dodane do Steama, do różnych gier i tak dalej. Steam 2? Steam Library, czy coś... Nie wiem, nie pamiętam, jak to się nazywało. Sprawdzę. W każdym razie, kiedy tam sprawdzasz, to ja będę dalej mówił. SteamDB, dobrze mówię. Tak, Steam... No, Steam Database w sumie. Dobra, SteamDB. Było tam... ja od razu mówię. Najpierw zarzekali się. Takashi Iizuka po prostu zarzekał się, że Mania jest 100% klasykiem, więc nie będzie żadnych do nich... do niej DLC. Co najwyżej to update, ale nie DLC. A co tu się okazuje, że do Mani została dodana rubryka o DLC, zwana Project Plus. Nie tyle rubryka o DLC, tylko osobny taki branch. Tak jak na przykład można na Steamie zrobić osobny branch dla beta testerów, to zrobili osobny branch, który się nazywa Plus i ma opis Project Plus. No ale raczej Project Plus nie spodziewałbym się, że będzie jakimś update'em. Chociaż ewentualnie to może być taka forma
że no niby to jest DLC, ale to będzie w formie darmowego update'a. To też może być możliwe. Też myślę, że tak może być. Raczej wątpię, żeby... Moment, zgubiłem wątek. Raczej wątpię, żeby chcieli za to dodatkową kasę, biorąc pod uwagę ten chaos medialny, co był w przypadku DLC do Sonic Forces. Płatny Super Sonic. Wiesz, jeśli to będzie tak naprawdę jakiś dobry content typu no same nowe poziomy czy coś w tym stylu, to nie sądzę, że aż tak bardzo by ludzie o to buldupili. A jeśli by na przykład, o, teraz możecie grać jako Hyper Sonic za jedyne 20 zł. To już by wzbudziło więcej zainteresowania, ale ludzie by się wkurzyli. Ojej. To zdecydowanie by się wkurzyli, jak w przypadku Super Soników w Sonic Forces właśnie, ale za to przynajmniej mamy ich teraz darmowych na zawsze. Tylko dodatkowo ludzi wkurzyło to, że w wersji PC-towej już od pierwszego dnia było to w kodzie gry. Hakerzy chyba na drugi dzień już zdołali odblokować tego Super Sonica. Tak, ale bądź co bądź, to zawsze jest... W wielu grach właśnie się tak robi, że DLC jest już na płycie. Znaczy na płycie. Kiedy jeszcze gry mają płyty. Jest już od razu... Od razu jest już z grami. I po prostu... DLC jest... w formie takiej, że po prostu odblokowujesz to jak... Nie wiem, klucz na Steamie. W tym stylu. Odblokowujesz tą grę, odblokowujesz pełną wersję tego DLC. Możesz z niego korzystać, żeby po prostu zredukować na przykład czasy pobierania, chociażby. Słyszałem, że DLC się robi w taki sposób. Najpierw się robi grę, wszystko jest gotowe, potem jak graficy zdążą, to zdążą. A potem, żeby się nie nudzili, to robią jakąś grafikę do DLC, podczas gdy programiści na razie to ignorują i nawet można znaleźć jakieś grafiki, co są gotowe, bo graficy wcześniej przygotowali, ale to wcale nie jest zaprogramowane, to zupełnie bezużyteczny kawałek kodu. Dokładnie. I dlatego mamy takie rzeczy jak beta content w grach, że po prostu grafiki zostały, a nic z tym nie zrobili. Prawdopodobnie miało być jakieś DLC czy coś, ale nic z tego nie wyszło. No i między innymi dlatego się dowiedzieliśmy o... No właśnie, Super Soniku, koszulkach z Sonikiem, co do dzisiaj nie wierzę w to. Ja też. I w sumie do Forces też jest nadal kwestia jednego DLC właśnie ze Steam DB. Też tam było właśnie o DLC właśnie razem z tym. Podczas gdy do Forces są tylko na razie 3 DLC wydane. Znaczy, jedno DLC to jest tylko dla ludzi, którzy spreorderowali, ale nadal to, no. To już jest znane. To też jest, to po prostu też się liczy, no. Jako DLC. Więc, co myślisz, że będzie w Project Plus? Jedyne, co myślę, że może być Project Plus, to brakujące przejścia pomiędzy poziomami. Tylko tyle. Tylko chociaż tyle. Jest nazwany jakoś tak super duper Project Plus, to ty sądzisz, że to po prostu będą przejścia między poziomami? Tak, takie kosmetyczne rzeczy, jakieś drobne poprawki, ewentualnie może jeden dodatkowy poziom, ale i tak z klasyków. Właśnie o tym też chciałem pogadać, bo bądź co bądź, jak dobrze wiemy, to jest, chociaż tego nie przyznają głośno, to wiemy dobrze, że Michael Jackson pracował nad Sonicem 3. Wszyscy dobrze o tym wiemy, nie trzeba o tym więcej chrzanić. I jak dobrze wiemy, po wydaniu PC-towej wersji Sonic 3, Sonic & Knuckles i Sonic 3 & Knuckles, niektóre muzyki musiały zostać zmienione, bo no po prostu skończyły się prawa dla sobie do używania ich. Między innymi to było Ice Cap Zone, Lunch Base Zone bodajże, muzyka na Knucklesa. Casino Night? Nie było Casino Night, ale nie pamiętam. To noc, Carnival Night. Carnival Night, właśnie. Carnival Night, muzyka na Knucklesa i muzyka do multiplayera. Więc najprawdopodobniej nad tym pracował Michael Jackson i w przypadku Ice Cap jeszcze kapela The Jetsons. Polecam sobie zobaczyć Hard Times na YouTubie. Bardzo fajny Ice Cap, polecam. I co mnie naprawdę zadziwiło,
to w okresie świątecznym, od razu mówię, Sega jest po prostu cholernie, cholernie ma obsesję na punkcie praw autorskich i tak dalej. Między innymi dlatego na livestreamach Sonica nie mogą praktycznie mówić żadnej nazwy gry innej niż co zrobiła Sega. Ale mocno sugerują, która. No tak, pewna gra o kocie pomarańczowym. A tam w ogóle się nie bali zrobić kostiumu Sonica w trailerze. Tak, a tam się nie pierdzielą, kurde. W każdym razie... dobra. Podczas okresu świątecznego był pewien tweet na po prostu Twitterze Sonica, no jak to wiadomo, no Twitter, w którym była muzyka z Ice Cap Zone, przez co naprawdę mnie zaciekawiło, jak to jest, bo teoretycznie nie mogą tego używać, jeśli ojciec Michaela, który zakładam, że tak słyszałem po prostu, że on z tymi wszystkimi prawami jest związany, że to od niego zależy, czy coś dostaje, czy nie dostaje praw na użycie. Po prostu użyli muzyki, bo to nie był żaden remix, to był oryginalny Ice Cap Zone. Co mnie zdecydowanie zaciekawiło i naprawdę sądzę, że w Project Plus będzie Ice Cap. Przynajmniej Ice Cap. Ze starych poziomów. No racja. Ice Cap nie był robiony przez Michaela Jacksona, tylko tak jak mówiłeś, The Jetsons. Z nimi mogliby sobie wtedy byś to pytali. Jetsons i Michael Jackson pracowali tak wspólnie nad tym. Nie jestem do końca pewien, jak to akurat z Ice Cap było, ale nie tylko, że i Jetsons właśnie i Michael pracowali wspólnie nad tym. Więc z tym nie jestem pewien, ale zdecydowanie to jest dziwne, że nie używali tego w ogóle. I w dodatku zapominamy o jednym. W jednym z tweetów wcześniejszych przed premierą Mani było pokazany sprite Sonica surfującego, tak jakby. A jak wiemy dobrze, w Mani nie ma nigdzie nawet miejsca, gdzie w plikach nawet gry nie ma Sonica surfującego, czy chociażby no stojącego podobnie do tej animacji, jaka była. To chyba nawet było na kanale Sonicowym, a nie na Twitterze, w każdym razie. No, nieważne. No, na upartego to można było Oil Ocean, surfowanie w paliwie. No, Oil Ocean też nie ma czegoś takiego. No wiem, to było naciągane na siłę. Więc jedyne tak naprawdę do czego by to pasowało, to albo Ice Cap, albo, co zdecydowanie nie sądzę, że to się stanie, poziom Sonic CD Wacky Workbench, gdzie też podobny sprite był użyty, ale szczerze mówiąc, nie sądzę, że Wacky Workbench będzie użyty. Moment, mówisz o tym sprite, a on nie był przypadkiem użyty na samym początku Sonic Mania w animacji początkowej? Nie tej rysowanej, tylko tam, co Sonic i Tails lecą tornadem na Entry Island? Nie, to była podobna animacja do tego, nie. Nie, tam Sonic i Tails po prostu lądują, a Sonic chyba stoi po prostu. Normalnie, jest jego... Aż sprawdzę, Sonic Mania... Pewnie jak piszę opening, to będzie tylko animacja Tysona. Oczywiście. Więc to raczej nie pyknie. Chociaż może Sonic Mania Angel Island. Nic tu nie ma. Zarąbiście. W każdym razie. Nie jest animacja dobrze podobna, właśnie patrzę. Jest animacja, ale jednak nie jest to samo, co było właśnie tam pokazane, więc. Nie to samo. Nadal sądzę, że to albo jest. Najprawdopodobniej to jest Ice Cap, ale właśnie jest też możliwe, że to jest Wacky Workbench, co najprawdopodobniej się nie stanie, bo nikt dobrze nie wspomina tego poziomu. Zresztą niektóre jego. Właśnie Wacky Workbench nie jest raczej możliwe, gdyż jego wszystkie praktycznie jakieś fajne rzeczy zostały zaimportowane do Flying Battery w Mani, więc Wacky Workbench mogę wykreślić z tego.
do tego jeszcze częściowo, na przykład te odbijanie się od podłogi wylądowało w Chemical Plant? No dokładnie, więc Wacky Workbench przetrwał i w Chemical Plant, i właśnie w Flying Battery, najbardziej w akcie drugim w sumie. Więc to na 100% nie pojawi. Ice Cap jest prawdopodobne? Natomiast co innego nie sądzę. Może jest jakaś możliwość na jakiś oryginalny poziom, bo bądź co, bądź Mania ma ich bardzo mało. Ale z tym nie jestem do końca pewien, czy to by w ogóle było w, no, jak to możemy zakładać, w darmowym update'cie. Oryginalny poziom jest możliwy, bo Heavy King z jakiegoś powodu nie ma własnej strefy. Tylko zamiast tego jest użyte dla walki. Pozostałe albo heavies to są bardziej ułożone. Jeszcze znaczy... Heavy Rider też był w Lavaris? No właśnie, tak brakuje jednej strefy dla jednego chorobowy Heavy. To jest tak, no technicznie rzecz biorąc można to podciągnąć, że no tak, no niby dla Sonika to jest Lavaris, ten Heavy Rider, dla Anakrysa to jest Heavy King. No i fajnie, elo, pozdrawiam. Ale no nie wiem, no. Szczerze. Do tego jeszcze finałowy boss jakiś taki niedokończony. Mam na myśli ten finałowy, jak się nie ma wszystkich szmaragdów, bo tam się pojawiają te zmodyfikowane warianty wszystkich heavy. A, no to to też jest ciekawa rzecz, bo to miało być wykorzystane w, no, w Ek Reverie, że miały się pojawiać fantomowe wersje wszystkich robotów praktycznie. I właśnie to jest też ciekawe, że Ek Reverie miało na początku być pełnoprawnym poziomem, co jest bardzo fajne i szkoda, że tego nie wykorzystali, co też mogłoby być, tak przeszłoby za ten darmowy update, że o, dostajecie beta content z Mani, ale dokończony. By stanowiło takie dodatkowe przejście pomiędzy Manią a Forces, poza zwykłym filmikiem, by można byłoby widzieć na przykład Null Space, że w końcu byłby normalny, pełny poziom Null Space, a nie tylko takie 15 minut patrzenia na bierze. Szczerze, to właśnie Ek Reverie, jakby było pełnoprawnym poziomem, to chyba by mi nawet pasowało jako Null Space. Ewentualnie by musiało być co ewentualnie przeszkody, ale te kwadraty całe Infinita i Phantom Ruby ogólnie. Więc to by przeszło według mnie. Ewentualnie mogą dać Sonic Help Me i walkę z Chaosem. Daj ten strzał. Dokładnie. Więc co, chyba omówiliśmy wszystko, co jest możliwe, chociaż wiemy dosłownie nic na temat, co pokażą na tym SXSW. Spędziliśmy praktycznie godzinę gadania o tym. I jakieś ostatnie słowa? Przejrzeliśmy wszystko, co jest możliwe, wszystko, co jest niemożliwe i właściwie nadal nie wiemy nic. Dokładnie, więc jedyne, co możemy zrobić, to chyba zrobić kolejny film, jak już po tym panelu, jak dowiemy się czegoś troszeczkę więcej. No i co? No, ja was zapraszam osobiście na kanał Gidela. Jest to malutki kanał, a zasługuje na trochę więcej uwagi, więc dlatego go tutaj wziąłem, dla takiego rozpromowania. Dziękuję. Więc jak ktoś go nie zna, to zapraszam, link będzie w opisie. No i prawdopodobnie też u niego to będzie, więc jeżeli nienawidzicie mojego kanału, możecie tego oto obejrzeć również, możliwe, że u niego. Tak czy nie? Jeszcze się zastanowię. Ale skoro to wygląda na takie pozwolenie, chyba te wrócę. A więc no cóż, no dziękujemy wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Na razie i cześć! Pa pa! Control!